Przed nami olimpiada w Pekinie, a z nami Magdalena Zych, która tam właśnie się wybiera. Cześć Madziu. Dzień dobry. Jak tam nastroje przed wyjazdem do Pekinu? Przygotowania, jak nastawienie psychiczne? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Jakby ja jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam taką szansę. Trenuję tyle, ile mogę, dostaję plan, więc staram się go wykonać jak najbardziej. Wiadomo, że trochę mam stresu, bo żeby wylecieć, to muszę jeszcze przejść przez dwa testy PCR, które muszą być negatywne. Ale wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze i że pójdzie wszystko po mojej myśli. No, będziesz rezerwową zawodniczką. Co to oznacza tak naprawdę? To oznacza, że lecę do Pekinu, będę trenować cały czas z kadrą. Wiadomo, będę cały czas tam wokół nich i jakby, no nie daj Boże, coś się stało, to jestem tam po to, żeby zastąpić daną zawodniczkę. Wiadomo, to nawet może być pozytywny wynik na koronawirusa, bo teraz jest to wszędzie, jest bardzo dużo zakażeń, więc nawet takie coś może po prostu kogoś wykluczyć. I zamiast lecieć wtedy z Polski nieprzygotowana, nieprzyzwyczajona do tej zmiany czasu, prawda, do klimatu, to jestem po prostu tam Jesteś przygotowana. przygotowana. Tak, tak. Wszystko tak jak z kadrą, więc to o to chodzi. A liczyłaś na to, że pojedziesz do tego Pekinu, czy nie byłaś pewna? Ogólnie to też wyszło w taki sposób, że skład został już podany, ale niestety jedna zawodniczka została wykluczona przez kontuzję. No, Polski Związek skontaktował się ze mną, że ja będę tą osobą, która poleci jako rezerwowa zawodniczka, więc to była w sumie też taka miła niespodzianka po prostu dla mnie, bo nie miałam czegoś takiego, że dostałam informację i że trochę się poddałam, że chciałam, nie wiem, przerwę zrobić, tylko cały czas walczyłam ostro, bo wiedziałam, że zawsze coś się może wydarzyć i no i jednak się nie wydarzyło, prawda? A jak ostro trzeba walczyć, żeby wystartować w tych zawodach? Już jako po prostu zawodnik od początku ustalony, że to właśnie ty będziesz w tym Pekinie reprezentować nasz kraj. Jak ostro trzeba o to walczyć? Co jeszcze jest przed tobą? To jest w ogóle niesamowita praca, jaką my wykonujemy, bo my trenujemy przez 11 miesięcy z 12 w roku. My mamy tylko kwiecień wolny, więc de facto przez cały rok mamy po dwa treningi dziennie. No nie jest łatwo. Są bardzo ciężkie, czasami ma się już tylko myśli, że nie, ja dzisiaj kończę z tym sportem, tydzień później nie, dzisiaj też już kończę z tymi łyżwami, ale jednak to tak pcha do przodu i wiadomo, że ten cel też ciągnie i wydaje mi się, że każdy po prostu chciał przepracować cały okres, jak najbardziej się dało, chciał dać z siebie wszystko, no i to też na to polega. Wiadomo, trzeba wstrzelić się z formą na te parę miesięcy, bo to najpierw są kwalifikacje i później dopiero olimpiada, ale tak, to jest ogrom pracy. To dla niektórych ludzi aż jest niewyobrażalne, jak ciężko my trenujemy, jak źle my wyglądamy czasami po tych treningach, gdzie dla nas to jest codzienność i po prostu wiemy, że musimy się z takim czymś zmierzyć co roku. No ale ty się nie poddajesz i pracy się nie boisz, więc zakładam, że wszystko będzie szło w jak najlepszym kierunku. Zakładam też, że w Chinach nigdy nie byłaś, więc powiedz, czy będziesz miała czas na to, żeby odwiedzić ten niezwykły kraj? Nie, w Chinach jeszcze nie byłam, ale niestety przez obostrzenia całe, jakie są i przez ryzyko zarażenia się koronawirusem, będziemy niestety zamknięci w czyli nie jednym. będziecie mieli możliwości zwiedzania. Jedyne, co zobaczę, to lotnisko, hotel, lodowisko, więc takie trzy najważniejsze rzeczy w sumie. Czyli dalej jest powód do tego, żeby wrócić do Chin, czy prywatnie, czy na kolejne jakieś zawody. No to trzymamy kciuki, życzymy Ci powodzenia i liczymy na to, że będziemy się z Tobą łączyć, jak już będziesz tam na miejscu w Pekinie i opowiesz nam, jak atmosfera i jak postępy naszej drużyny. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.